Na PCI? Czy myślę... Rozpoczynamy drugi od teraz seto. Teraz seto na siebie. Teraz ja koluję, tak? Kolej. No ty zaznacz, bo ja się boję o ciebie, jak ty to wytłumaczysz. Dobra, uwaga. Ja ogólnie planuję lecieć, czekajcie, gdzieś daleko od samego zrzutu, jak najdalej. I mam, no ale to... mam pomysł, co? Żeby lecieć gdzieś tutaj. Zobaczcie sobie na mapie. I na przykład wolałbym teraz wyskoczyć. What? Go. No dobra, no to słuchamy go. Stronę jak najdalej. Okay. No dobra, no to... Plan jest taki, znaleźć samochód i odjechać jak najdalej od linii zrzutu. Dobra, super. A co, mi się już podoba taktyka, bo jest nie do zrobienia. No, widzisz jak leci przez mapę samolot? No. Czyli jakby prostopadle od niego jak najdalej. Dlaczego? Bo wtedy masz najmniejszą szansę, że tam ktoś wyląduje albo dojedzie. Rozumiesz? Mati, czemu czoło pokazujesz? Szukam samochodu. Dobra, ja na jakiejś górce chyba. No, nie, ja no chyba trzeba też... gdzieś do domku. Nie, no jakiegoś... dobra, tutaj mamy hangary, tak by the way. Faktycznie trzeba samochody znaleźć. To jest ciekawy pomysł. A samochód nie, no, mi się podoba. Leci w przeciwną stronę izby. Kto? No, to jest spoko. No, bo muszę sobie samochód znaleźć, wiesz? Ale ja tutaj jest chyba. Kamilku. Spokojnie, ja to ogarnę. No, ja wiem. Ja ogarnę samochód, dobra, ja was przyjadę. Jakieś dwa domki takie małe, to ja sobie na nich wyląduję. To jest do ogarnięcia, panowie. Tutaj jeden gość wylądował na hangarach. To niezły team. To Kamil zaraz umrze. Ale zaraz, dlaczego wy jesteście z drugiej strony góry? Przecież ja byłem wodzem. Mieliśmy lądować. No ale stary, ty nam powiedziałeś, że mamy lecieć w tym kierunku, no to poleciliśmy w tym kierunku. No dobra, grajcie, ja ogarnę samochód i jadę do was. Dobra, wierzę ci. Tibijska taktyka. No, troszkę tibijsko poleciało. Spokojnie. Czuwasz wygraną? Ja to ogarnę. Dobra, i wy generalnie... Słuchajcie, niech każdy będzie przynajmniej z dwa razy... Przynajmniej z dwa razy będzie każdy ten dowódcą. Dobra, idziemy stąd. I na końcu jeszcze będzie dodatkowe ten... odznaczenie dla najlepszego dowódcy. Order. Kto najlepiej się spisał. Cebulari. No. Kurde. No nic, nie wiem, albo się zbugowało, albo wyłączył mi się w ogóle deszcz. Ja mam deszcz. It's raining deszcz, aleluja. No to ja nie mam dźwięku deszczu, więc nawet spoko, łatwiej. Bo to... Tak, jest łatwiej, no. Ale też lepiej ten, bo widzów by to denerwowało, jakby był ten. Jaka będzie kara do przegranego? Nie wiem, kopertka. Nie, shame. Nie Shame on you, mother cocker. Będzie musiał... Mateusz, to jest taka nowomowa jakaś, słowotwórstwo. No raczej. Może jakaś ankieta dla widzów, co grę. Typu, kto pierwszy umrze. O, super. Jak komuś się chce robić, to zachęcamy. No, ktoś z moderatorów może spróbować. A jest możliwość zrobienia takiej ankiety na Twitchu? Możesz Strawpola wrzucić. No, Strawpolu działa na Better Twitchu, działa ten... Dobra, jakieś macie tam są. Macie broń jakąś w ogóle? Oj, nie Klaus! Jak my mamy grać? Jak my mamy to wygrać? Ja cię widziałem, stary, całego początku sobie wchodzę tego. Ale ja ciebie nie widziałem i jak tyś wybiegł, to w ogóle nie było niku widać, no. Ale stary... No to niezłe granie. No spokojnie. No to Niklaus ma minus jeden w takim razie. Nie, Niklausowi minus jeden. Ale ja się czułem w środku martwy. Nie ma minusa żadnego. Ja zabarłem. Bo niech żyje. Ja tu nie, jestem... no dobra, to nie ma. Nie, no, no jak nie ten, no, bo niech żyje, no to nie ma, no. No właśnie, może Niklaus plus jeden. Może Kamil Mute. O kurde. Salty. Sztuka jest sztuka, dokładnie. Sztuka jest sztuka, jak mówił Boguś. Dobra, już teraz nie ukulturalniaj, bo... Musisz zamazać teraz to złe wrażenie. Ty, ale to jest twoja wina, ja nie mam żadnego złego wrażenia. To jest twoja wina. To na wina. Pewno. Twoja wina. Tylko twoja. Było go dobić, frak to frak. Właśnie się cieszę, że tak strzelałem, żeby nie zabić. Byłeś strzelał ostrzegawcze. Po kolanach. No nieźle. Strefa jest w sumie no, o tyle dobrze, że jest. Wejście jakby na strefa, kurde, tutaj go nie ma, to już masakra. Spokojnie, panowie, to wszystko było ugadane. Macie tam jakieś fajne rzeczy? Nie. Nie, ja miałem jeden kask, to mi kurde go od razu z głowy strącił. Ja mam tak kuszę. Się gra. No i super. No to super kusza. Tu jest pompa. Polecam jak ktoś wszystkim. Chce. Ja mam Uzi. No.
To się nie chwal, bo tam nie ma się czym chwalić. Kamilku. Proszę. Ja muszę tutaj odpalić. Bąko się za 2 punkty powinien liczyć. Taka kurde grubo bestia. Seto dowódcom od razu się wszyscy zabijają. No. Coś w tym jest. Po co się męczyć? Po co się męczyć? To nie ma co tutaj szaleć. Ja będę medykiem, mam bardzo dużo medykamenty. A tego samochoda to ty masz, panie, czy nie masz? Jestem w trakcie załatwiania, wiesz? A na kiedy będzie? Jak znajdę, to bo będzie. Na razie gramy single player, nie? Jak znajdę, to będzie. Nie stresujcie mnie, bo nie znajdę. Dobra, idziemy tam. Idziemy w... Ja nie wiem zresztą. Co, Mateuszku, jak tam na froncie? Dobra, o, samochód auto. Jest już. No i to właśnie tam... to mówiłem, żeby ktoś... Jak ja zarządzam, to ja mam od tego ludzi. Mati, przyjedź po mnie, proszę. Dobrze, żeś zarządził, powiem ci. Ej! Czy ktoś... Zostaw chopa. Wsiąść? No, dawaj, dobra, idziemy. Niklas! No. Robimy komando foki. Z pistolem. Patrzymy, czy tutaj ktoś... czemuś pojechał od Seta? No zaraz. No bo przed to przybiegnie, spokojnie. Lunetę mam razy 8, luneta razy 8. Spoko, fajnie, Kamil, fajnie. Na pistolet sobie wsadzę. Nie, ja mam SKS-a, mogę wsadzić, dobra. To ja do was tam dojrzę z daleka, wiecie? To zrobisz? Spoko. Dojrzę Kamil. Was. Dojrzeje. Kamil dojrzeje. No, dojrzeje. Kurde... Nie znacie takiego słowa dojrzeć kogoś? Nie. Tu jest ten, Uzi i dwururka, jak ktoś chce. No to mamy to. Chodź, jedziemy po tego Kamila. Ja nie mogę tak grać osobno, bo kurde, już mnie aż mnie trąca coś. Idę do was, kurde, już nie płacz. No to chodź. A dożyjesz, bo to jest kawałek tak z tego... Ej, halo! Halo? Co? Halo? Czemu zmieniłem miejsce? Co się stało? Nie wiem. Magia! Coś ty zrobił? Nie mogę powiedzieć. Co? Wywaliłeś mi z auta! No kurde, w teamie tak można robić. No pa jaka pała, no nie można tak robić. Zabraniam. Ja się boję z innymi kierowcami jeździć, bo to się zawsze kończy moją śmiercią, więc... GTA. Wolę sam prowadzić. Mateusz zhakował. O, no. Znalazłem tą, Dacia. Przejdź go! Nie, no weź, no co wy? Dobra, gramy o zwycięstwo, panowie. 68, teraz jak już padniecie, to już kurde gramy dalej. Ktoś ma kamizelkę? Ja mam. Druga poziomowa kamizelka tu jest w garażu. Spoko. Drugopoziomowy plecak, jakby ktoś szukał? Spoko, plecak ja mam, kamizelkę bym przygarnął. No to w garażu jest. No to spoko. Maska przeciwgazowa, to raczej nie. Mamy dużo paliwka, wezmę jeszcze karnisterek, doleję. A co ma się marnować? Żeby się kask przydał i w sumie wszystko. Ej, kurde, ile to tutaj... To jest pompa, kurde, bezsensowne. Ile tutaj samochodów? Wy przyjechaliście jednym, tu jest kolejny, a tam jeszcze jest dalej ten UAZ. Czemu nie można tej kamizelki? Halo? No, zakładaj. No tak, jest dużo samochodów, ale to nie zmienia faktu, że nie mamy broni. No. Ja mogę się podzielić, mam SKS-a i M4. Kto coś chce? To, ja chcę M4. Masz M4, wysypuję. To mi możesz SKS-a oddać. I masz amunicję. Dawaj SKS-a, kurde, z ósemką, stary, ja ci pokażę. Dobra, jak masz się strzela. SKS-a z ósemką. Ej, zaraz! Ale ja zostałem o pistoleciku XD! Teraz. Ja nie mogę. Kamil, ty się dał zrobić. Kamil, ty się dał za Ojtka zrobić, wiesz? Nie, M16 leży jak coś. A, no to dawaj. Ale. Kamilek, ty, ale to dobrze, że tak. Ale to dobrze, że tak zrobiłeś, bo chcesz, żebyśmy wygrali. Jakby no. Ktoś miał 5,50, to byście się podzielili amunicją? No jakbym miał, to bym się podzielił. No nawet 30 albo coś. Leży pode mną. Dzięki. Dzięki. Dobra, ja proponuję teraz do strefy. To samochodem, czy po prostu biegniemy? Ja bym może proponował biegniemy. Jeszcze samochodem może. No to dawać, to szybko, wsiadać tam. Mati, już nie kombinuj z tym. Dobrze, Dawidku, poprowadź. A coś ty zrobił, kurwa? A coś ty zrobił, powiedz? Nie powiesz? Że nie wiesz, jak wrzucić kierowcę tam, tak? Nie, no jest opcja na F. Ej, tam są zrzuty. Ale ej, nie jedziemy po nie, może będziemy obserwować. Tak, bo to na grupowych jest więcej. Znaczy, można teoretycznie jechać, tutaj nie powinno być dużo ludzi. Mamy jakieś lunety? Ja no, mam optykę raz dwa. Ósemkę to ja nie chcę.
A to kto wziął karuselkę? Ja mam już, ja mam ze Skyesie. Wysiadamy tu, czy to? Nie, spoko. Ja jadę przez bagna. Ale tutaj jest taki dom duży, zaraz po lewej, na zakręcie. No ten... Co tam, Kamil, po lewej... chciałeś mi powiedzieć? No nic, mówiłem, tylko chciałem powiedzieć tylko, że po lewej. Czekajcie. A my tędy przejdziemy spokojnie, patrzcie. No a co, utopię auto? Nie, jest płytko. Stary, świece elegancko działają, nowy samochód. Może zatankuję, co? Kamilku, nie ma potrzeby teraz. Powiem tak, ja tak przejeżdżamy. Tam z czystej ciekawości, gdzie my jedziemy? Gdzie my zmierzamy? Stary, ty się nie interesuj, bo właśnie tutaj. Dobra, zatankuj, Kamil. Weź go zatankuj, kurde. Elegancko. Teraz możemy jeszcze więcej jeździć po bagnach. No i jedziemy. Tak, by the way, mam 5 energy drinków i 4 środki przeciwbólowe. Mogę poodrzucić po jednym. Jakby. Nie reklamuj. Dobra, gdzie, ja tutaj gdzieś był zrzut, nie? Ale chyba bardziej w prawo to jakoś. No, też mi się tak wydaje, że już dawno przejechaliśmy. Bardziej w prawo, tak z 90 stopni. To obserwujcie. Cześć, Sasek. Abyśmy może tu te domy obejrzeli, bo ja nic nie mam prawie. No, ja mam a tutaj pistolet. Jest bardzo możliwe, że nikogo nie było jeszcze. Dobra, no. Czekajcie. Dobra, zaparkuję tu. No, to żeś zaparkował. No, dobrze. O, dobra, Mkałacha. Seto Mobil to był. Akurat, ej, tam jest rzut. Na SW jest zrzut. Tak? Pod drzewem. No, nie wiem, czy to nowy, czy to stary. No to czekajcie, zlutujmy, co jest tutaj i... Dobra, ja mam lunetę razy 4, jakby ktoś bardzo potrzebował do dobrej broni. No ja mam M4 i chętnie tą lunetę przyjmę. Znaczy to ewentualnie mogę pograć z dwójką, jak chcesz. Ja mam kolejne napoje energetyczne. Kask razy mam 2 w moim. Mam dwójkę też. No też. Kolejny energy drink, świetnie, będę kurde medykiem. To niezły medyk. Tibi. Chyba słyszę samochód. Nie, to jest samolot. Kamilku. Oj, Kamilku. Jakby ktoś Kamilku. Mógł rzucić okiem na ten zrzut jakąś lunetą. Awa, no, jakby ktokolwiek. Ja nie będę lunetą rzucał. Jakby ktoś mógł. Jakiś... No, zrzut, no dobra, patrzę. No. Ale macie jakiś kolimator albo jakiś holos przynajmniej? No, rzut jest pusty. Czekaj, czy ktoś jest za zrzutem właśnie? Ja bym potrzebował coś, jakikolwiek celownik. Ja też bym potrzebował jakiś. Dobra, ja mogę do tego zrzutu, możemy iść, to idziemy. Dobra, Mateusz, gdzie jesteś? Chodź, Mateusz, o, cofnij Mateusz się. A czekaj, tam lunetę. Aha. No to, ale my chcemy iść do. Chodź, idziemy do zrzutu jakoś. Mam dziwne wrażenie, że lepiej by było jednak podjechać. Masz. Kamil, ale... Też dwójkę? Lunet. Nie chcę. Może ktoś chce to, z was. To ja bym chciał, jak ci niepotrzebne. Chodźmy do tego zrzutu, normalnie, pieszo. Pieszo, ja bym już nie tykał samochodu. Dzięki. Proszę. Dobra. Idziemy, moi drodzy. Gotów? U mnie, słuchajcie, tym razem coś się z dźwiękami, w sensie... Nie ma u mnie tego opadu deszczu. Grzmoty są i no deszczu nie ma, to w sumie tego najbardziej wkurzającego dźwięku nie ma, to dobrze. Tylko że tak dziwnie pusto jest bez tego, nie? Dziwnie pusto to jest przy zrzucie. Ale zaraz się wszyscy zlecą tu. No właśnie, już dawno by się zlecieli, bym ci powiedział. Mi się wydaje, że tutaj nie ma ludzi, bo my lecieliśmy bardzo daleko i my poleciliśmy faktycznie ten. A jest tam coś w tym zrzucie? Jest AWM-a, biorę i jest KS-a wam zostawię. A jest jakiś celownik? Co? Jest, tutaj macie, jest coś, ale to jest zwykły kolimator. Dobiera. Dobra. To nieźle. Tylko ja chyba muszę tego shotguna podnieść, bo wywaliłem wszystko. Dobra, panowie, co, lecimy? No lecimy. No lecimy. Ale jesteśmy w strefie tak, by the way, więc... Bardzo dobrze. Ale to musimy się gdzieś, wiesz, na pewno nie na górce topie pierwsze. Już to możemy gdzieś tutaj w lesie się zaczaić, ale ja bym wolał generalnie jakiś... polować na jakichś wariatów. To tu jeszcze można obejrzeć. A i oduczcie się stawania przed kimś nagle, że ktoś gdzieś celuje i temu dupą wstanie. Bo to... Masakra. Drzwi pozamykane, chyba nie było nikogo. O, to dobry znak. No chcesz, to mogą być mocne słowa. No chyba, to... że ktoś zamknął za sobą, różnie prawda? Bywa. Ale chyba nie.
Kamizelka drugi poziom. A to ja mam, to jak ktoś mam. Chce to... Wszyscy już chyba mają. Niech sobie ja weźmie. Mam. O, ja mam lunetę i semkę, to do kałacha. Płaszcz. Luneta była i płaszczek to nice. Dobra. 416. Do kałacha. 416 do kałacha. U mnie jest. Nie no, przecież do kałacha dobra jest ósemka. Ale co 416? Ja patrzę na kompas, czy jest taka pozycja. No 416... M416. A, spoko. Ammo do kałacha i do shotguna. Tam do SKS-a. Znaczy 762, dobra. No to ja bym chciał taką. Jest kałach. Tu, 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 tu. Ja idę do budynku z kurczaczkami. Bo to jest budynek... O! Apteczka. Czy tam to jest zestaw pierwszej pomocy? M4. Dobra. Dobra, nie ma większego plecaka niestety. Wejdę do góry. U mnie był plecak dwójka chyba gdzieś. No, mi ale się w tym pomieszczeniu, czy miałeś déjà vu? Też przydała. No nie wiem, wydaje mi się, gdzieś był. Dobra, luneta dwójka wezmę komuś, jak bardzo by chciał. Uziwa te drzwi. Ja mogę wziąć dwójkę, jak nie potrzebuję. Tam? No, ja bym mógł mieć też dwójkę, jakby co, mam tylko kolimator. A, no to daj sobie to. Dobra, moi drodzy, to mamy strefę, spoko. Ja bym bardziej w kierunku tego południa. Tu jest plecak dwójka jakby co? Gdzie? Tu gdzie ja jestem teraz w tym domu? Czekaj, u góry? W kiblu, aha. U góry no. No to idźcie se tam. Dobra, trzeba poobserwować. Dobra, dzięki. Foregrip, ale nie pasuje mi nigdzie. Nie potrzebuję nikt dwójki kamizelki. Nie, ja mam. Dobra. Masz bąkoltą dwójkę? Czy gdzie wyrzucałeś? Nie, ona jest w garażu tam, na dole, na parterze garażu. Ogólnie ja mam tłumik jak coś do tego AR-ki. Chciałem zasugerować, że w takim razie mogę postrzelać jako pierwszy, jak będziemy do kogoś strzelać, ale stwierdziłem, że to i nie tak jest. Się nikt nie zgodzi, bo wszyscy chcą killa. Ja nie chcę. Dobra, słuchajcie. Wziął ktoś tą dwójkę? Bądź tak. Ale wy zamieszania robicie, naprawdę, za dużo jest tego. Niepotrzebnych takich tych. No co, no chciałbym... Bo o tej dwójce już jest zgadane minuta, stary, i się okazało, że jej nie masz w końcu tam. No tak, no bo mnie już, nikt mnie odpowiedział... na dwójkę już. Mnie nikt nie odpowiedział, że ktoś ją podniósł. Ja idę sobie tam patrzeć, nie ma. Dobra. Chodźcie, idziemy. Tak słuchają właśnie. Mati wszystko bierze. No Mati lubi kolekcjonować, to jest kolekcjonerz częstochowy. No ja potrzebuję sprzętu. Mam hełm dwójkę, zbroję dwójkę, plecak dwójkę, mój ulubiony karabin z tłumikiem i z moją ulubioną optyką, więc jestem zrzut zadowolony. Leci. A, no i super. A ja mam plecak trójkę. Super, Kamil, zachowaj się za siebie. Idziemy do tych bloków, budynków pod nami, na południe? Tak, 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 ja bym tam już posiedział wtedy i zobaczył na strefę. Ja też. Czyli gdzie? No, czyli... Kierunek otwórz S. mapę i spójrz na południe. Czyli na dół. Sprawdzę, czy w oknach kogoś nie ma. Stąd nie widać za bardzo. Zrzut, ale to daleko. A, bym ten zrzut. No nie wiem, bez samochodu tam nie dojdzie. Czekajcie, tam uważajcie, nie ma, bo... U góry popatrzę, jest tam taka antena. No ja też ósemką tu patrzę, ale... Chyba ale... nie, chyba nie. Ty w tej stodole jeszcze zobaczę, czy ktoś... No, nie widać nikogo. Ja przykitrany, kurde, na pochylce. Nie. Spoko. Panowie, nikt mnie nie widział. No to nice. No to mam podobnie. Dobra, nie słyszę nikogo, teraz są dwie opcje, bo nikogo nie ma, bo się siedzą bez ruchu. Słuchajcie, bo tutaj ktoś był. Na pewno ktoś był w tym no budynku, był. Są pootwierane. Wiem. Tym też. Wiem. Ale biorąc pod uwagę, że są pootwierane jakieś tam wyjściowe, to prawdopodobnie tu nikogo nie ma. Chociaż nie do końca wiadomo. Wchodzę do góry. Trzeba mieć na uwadze, że ktoś może być. Dobra, pusto jest. No. Dobra, tu też nie ma nic. Nie. Czekaj, jedzie samochód. Nie. Dobra, to tu ptanie nie jednak pusto. Jest takie spieprzone po tym update'cie. Teraz musimy poczekać. Siemaneczko, majster, co tam? Witam wszystkich bardzo gorąco na live, słuchajcie. Jesteśmy tutaj, będziemy do godziny 23. Lecimy, lecimy dobrze tutaj i gramy razem w teamie.
Jak na razie widzicie, no nie ma zbyt dużo zabójstw, nie ma zbyt wielu zabójstw, ale też... No bo nie ma kogo zabijać. Na razie jest spokojnie, no pchniemy się w górę, staramy się jak najwyżej zajść. Niklaus. Czekaj, tak strzały od nie mów nic. Czemu mam nie mówić nic? No, ale masz fajną maskę. Dobra, czekamy, no. Czekamy na strefę. Strefa jest. I teraz są dwie opcje. Albo siedzimy nadal, albo staramy się gdzieś przejść. No ta strefa już się robi. Ja bym nie wiedział, no nie wiem, gdzie ktoś... Dobra, to wysiedźcie. Czekaj, ja muszę zobaczyć od strony górki. A ja sobie dobrą pójdę. Lupę. Nie, nie, o to chodzi. Ej, a idzie... Nie, myślałem, że tam jest drabina przy tych silosach, że tam można na górę wejść, bo to by była super pozycja do strzelania. Ale chyba się nie da. No chyba, nie. Że ktoś by tak na chociaż... przykład miał optykę i spojrzał tam i by cię zastrzelił, a ty nawet byś nie wiedział skąd. No nie, no ale no wolałbym być wyżej jak niżej. No ja osobiście wolę niżej. Nie kokblokuj mnie tu. Tyś mnie skokblokował. Ja nie wiem, gdzie ci ludzie mogą być. Jest 36 osób, to jest 9 teamów. No, niedużo w sumie. 36, dobra, no, okej. Okay. No większość raczej jest ze wschodu powinna przychodzić, tak myślę. Znaczy, mi się wydaje, że w Primorsku jeszcze coś będzie. No, to z Primorsko ze wschodu, no ze tak. Wschodu. Perspektywa jest Dawid. Hordy przyjdą. Hordy ze tak, wschodu. To jest ode mnie tutaj. Póki żyje. Jednego z najlepszych graczy, no. Zrobił poradnik, wie co się tak. Z czym je. Można powiedzieć bez kozery, najlepszy gracz z Radziąkowie. W mojego miasta. Dobra, strefa się zmieniła i my jesteśmy na granicy. I to ja jest bym tutaj dobre. Został. Ja bym tu został kolejne bo dwie z minuty. Z Primorska trzeba będzie... dwie minuty. To jest z Primorska będą został. Musieli... Iść. Ja przez okna się wychylam teraz, tutaj spoglądam, bo... Tutaj jest to takie na wschód od nas. To są jakieś takie chyba kamieniołomy, coś w ten deseń, nie? To gdzie? Tak, to jest to, co przed nami jest, ale to jest... Ja tam patrzyłem cały czas, nikogo nie ma, a w środku to tam nie ma co robić, bo ja boję się, że może tam się skończyć... Tam niejednokrotnie się kończyła gra i mam chyba tutaj powtórkę z rozrywki, bo gra się kończy tak, że bierze kawałek kamieniołomów i ten las przed nami. Nie, bo nie, to jest losowe. No, ale wiesz, bardzo podobna sytuacja jest. Znaczy może się tam skończyć, ale nie ma co się sugerować. Ostrzelają znaczy, z tymi się? Kamieniołami jest problem taki, że na dole to jak jesteś to przegrywasz, bo ludzie... Tak, bo oni są po ścianach. Nie, tak. Chociaż... No. Nie, oni strzelają S, bo pomiędzy... Ja już sam głupiałem tutaj. S a W chyba. A nie, to na W bardziej tam, no. Dobra. Dobrze założone sławki? No. Faktycznie na W. Na W? No. Ja słyszałem na S. A tu. Każdy ma z was. To dobre, kurde, wam powiem. O dobre info mamy. Czy może do tej gry specjalne sławki muszą być dedykowane. Takie, wiecie, wojskowe. To będziemy no, mieli trochę przyps, bo faktycznie z tego zachodu mogą nam tu przyjść tym wzgórzem. Kiedy będzie kolejny mecz HGG Polacy, ale co ty się pytasz na co ty się pytasz na Nvidia? No. Podczas grania w Player Anno HGG. HGW no. Co? Jedna osoba... Słyszę na W strzały. Tak, na W. I oni na pewno będą szli tutaj do nas, do tej strefy i zahaczam o nasze domki. Bardzo możliwe. No to trzeba od górki od razu, no. To będziemy się bronić, Kamil. Otworzymy ogień. Już ich zwęża. Mówisz, że ich zwęża? To niedobrze, kurde. Ja popatrzę od nikt przodu. Nie zginął tak, by the way, na tych logach. No o, teraz coś... Ale ktoś ze strefy. No bo nie wybiegł. No chyba, że tam... A, no wiecie, są różne opcje. 24 ich zostało, czyli nie wiem, no 6 teamów może być, ale to pieron wie. Już nie, już mniej. Od tych ruin nikt też nie idzie. Znaczy od ruin, od kamieniołomów. No od kamieniołomów nie miałem po co, bo im tam strefa wystarczyła. To oni muszą tu biec stamtąd, słuchajcie. Muszą tu, ja muszę to od razu obserwować. Moi do domków pójdą pierwsze, co? Kurde, ja nie teraz. Jestem w strefie! Kamilek, no nasz domek jest w strefie. Nie, ja tutaj jeszcze też powinienem być. W kontenerze. No, ja tutaj się zatrzymała. Dobra, strefa się skończyła i teraz tak, jest pytanie, czy czekamy jeszcze chwilę, czy od razu lecimy? O, strzelają. Ale daleko bardzo. Ja bym jeszcze chwilę poczekał na pewno. Nie widać nic. No ja nikogo też nie widzę w ogóle.
Tam są strzały, ale nie widać nikogo niestety. Ale gdzieś tam pomiędzy ESE, nie? Coś takiego, tam tak, w tym lesie. ESE, no. Tak. Ja niestety kolimatorem. Nic nie dojrze? No ja mam. Dobra, ja proponuję biec, bo my nie damy rady potem. Chyba, tak. Że mamy dużo... Dobra, ja nie mam nawet tego. Ja bym polecał tym wzgórkiem iść. Jakim wzgórkiem? W sensie no, tym, na prawo na prawo, no. Dobra. Bo tak to pójdziemy taką... No, no, no. Jak blachę, to od razu dostać, no lepsze. Pod strefą pójść. Tam jest jakaś chata? To jest taki chyba, nie wiem, paśnik. I tam mogli się czaić. To jest tylko taki daszek z jedną ścianą. No. Gdzie tam łosiu się pasie? No. Boję się, że z prawej strony mogą. Ja nie mogę z tą snajperką jako pierwszy iść. Tak od drzewa do drzewa, nie najlepiej, żeby... Jakby tu jest domek jeszcze w strefie. No po prawej, tak na zboczu. Gdzie jest domek? No już przebiegliśmy. Aha. Po naszej prawej był. Ta mała taka drewutnia, jakby jakiś taki składzik. Dobra, to trzeba sprawdzić te dwie drewutnie tutaj na SE. Teraz. Kurde, 12 tych zostało ino. Kamizela. Sprawdźcie prawe zbocze, a tu bąkol, jesteś dobry. Dobra. Musimy biec. Czekaj, z prawej strony nikogo nie widzę. Tu będzie, myślę, że ich tu będzie może widać, tych co strzelają, jak podejdziemy do końca tej góry. Wiecie, są, kierunek E105, E105 górka. Ale... Jeden, zneutralizowany jeden. Kurde. Jeden zneutralizowany, od strzały. Strzelają. Jest. Drugi dostał. Zabity. Dobra. Nie wiem, jak tam dalej. Dalej jesteśmy w strefie. Wszystko mi się wydaje. Jeszcze jeden jest. Ja? Kurde, strefa. No to lecimy. Jeden tam się położył. O, właśnie strzela do nas. Ale to mów gdzie, bo ja no nie na... wiem. SE. Biegnie. Mam go. Ej, jest, na blisko. Jeszcze jeden. Dostał, zabity. Ej, czajcie, że gościu miał hełm trójkę i dostał trzy strzały i one się odbijały, tak iskry szły. To one bardzo dużo chronią, te hełmy. Dostało strzelają z daleka. Ja muszę za drzewo pójść, bo mnie tu obcyrklują stąd. Z E ktoś strzela, ale nie wiem skąd. Ale my mamy lepszą pozycję od nich, bo jesteśmy bliżej tego kółka, oni tu muszą przybiegniemy. Tylko, że oni mogą jeszcze zbiegać z góry, więc też trzeba uważać na... Północ. Dostał snajpery ode mnie. Ja sprawdzę z północy, czy nie będą zbiegać. Widzę kierunek między E a 105. Gościu jest za jedną z trzech brzuzek. Blisko kontenera, daleko? Od razu jest przy... na krawędzi tego. Na krawędzi ze strefą. Nie, wy tego ja nie zobaczycie. Nie a ty widzę. Masz ósemkę? Ja mam. Plecy czyste od N na razie. Ale ja go stąd nie zobaczę chyba. Strzela ktoś do niego? Ja. Seto, dobra. Na 75 jeden typ. Nie widzę. O, teraz zniknął. A, jest faktycznie. Ale za drzewkiem, cokolwiek tak, czołga info? Się za drzewem, 75 stopni przy samej strefie się czołga. I jeszcze ktoś strzela od 105, jest gościu, 105 stopni. Dostał. Dobra, zneutralizowany. Ale się skrył za drzewem. Ja muszę do strefy biec. Dobra, trzeba podejść. On tam oddechnie, ten, strefa go weźmie. Mamy plecy czyste od N na razie. Dobra, od kierunku E60. Mateusz ktoś dostał. Nie, ktoś mnie. A widzę, domek! Za domkiem? Za budką? Czy gdzie? Postaram się do ciebie, Mati, podejść. Jest budka! Usiwa. Biegnie typ polaną, między drzewami do drogi. Dostajmy środkę, jest za drzewem. Tak. Ktoś podniesie? Czekaj, ja idę do Matiego. Osłaniajcie mnie. Gdzieś... Ej, jak się kończy tej... strefa przy ulicy. Jest przy tym drzewku, tutaj. Który jest w strefie. Przy ulicy, przy drzewku, która jest w strefie. Nie trafiłem w niego ale dwa razy. Ale jaki to jest kierunek, bo ja nie wiem. No, NE od mojego. Jest mark, jest, zrobiłem aha, mark aha, aha, dobra. Mati, masz czym się leczyć? Tak. Nie mogę, kurde, on się tak za drzewem schował? Był tam. Ja idę dalej na N.
Uleczcie się, Mati. No leczę, ziomek. Kurde, gdzie on ma ziomków? No właśnie, nie wiem, gdzie takie jest. Wariaty zostali. Widzę, górka, kierunek 345. Gdzie ta górka? Złamy. Nie wiem, gdzie jest. Gościu, górka 345 NW. Tam na skalę. O, jest drugi. 345? Kurde, nie mi trafić. Dostał. Jakby mnie ktoś mógł podnieść. Ej, ten poprawia, ten rushuje do nas, ten skraca ten nas. Kurde, ten skraca nas. Jakby mnie ktoś mógł podnieść, to bym był gdzieś. Dostał, ten tutaj jest na blisko za drzewem od razu, Niklaus. Zabity. Dobra, rzucaj, rzucam granat, uważaj na niego. No ja się doczołgam do strefy może. Nie umie trafić tutaj z tego. I oni muszą być tam od... O, jest, widzę! Gdzie? No. A, dobra, widzę, góra. Dostał! Mati. Dobra, 5 strzałów zostało. Dobra, strefa, wygrana! O. Dobra, ja mam jednego zabitego niby, ale ja dużo zneutralizowanych. Naprawdę 7 zabitych? No bo ty się ładnie dobił. Dobra, mamy wygraną, moi drodzy. Wariaty, kurde. Dobra, zapamiętajcie, ile kto ma i zaraz dopisujemy.